Cześć, jestem Ignacy z Japonii i dzisiaj spotkałem się z Emilem. Pozdrawiam widzów Ignacego. I spróbuję vlogować. Tak. Masz dzisiaj GoPro i będziemy zwiedzać Kokurę? Tak, Kokurę. No, to teraz chodźmy do zamku. Jesteśmy pod zamkiem Kokura i często tutaj przychodzę, bo zamek jest bardzo ładny, a mam blisko. Niestety nie udało nam się wejść do środka, bo teraz trwa remont. Tutaj kwitnie jedna odmiana sakury, a reszta jeszcze nie kwitnie. Idziemy do muzeum toalet, to. Też rzeka Murasaki. Ta nazwa znaczy fioletową rzekę i nie wiem dlaczego. Daleko widzimy napis Toto, ale to nie jest muzeum, musimy dalej pójść. Jesteśmy w muzeum Toto. To jest producent toalet. I tutaj są przedstawione nowe produkty firmy. Nie tylko toalety. I chyba wszystko działa automatycznie. Tutaj są rolki, a tam takie coś i toalety. Wiedzieliśmy my temu Toto i teraz czekamy na monorail. Jedziemy, wracamy do Kokury w centrum. Is station number one, Kokura, the end of the line. Please transfer here for the JR line. Kokuraです。お忘れ物のないようお降りください。 Przyszliśmy na obiad. Mamy zestaw karagę. Emil zamówił karę, ale jeszcze nie ma. Tak jakiś, nie? Teraz idziemy do parku, żeby zrobić wywiad. I jeszcze tu nie byłem. To jest obok mojej stacji. Ale nie ma po co tu przyjechać, więc po raz pierwszy tu jestem. Jesteśmy w Wannym Parku i przed chwilą nagraliśmy wywiad. I teraz wracamy. Wywiad będzie na kanale Emila, więc sprawdźcie. Japońskie siły samoobrony w akcji. Dobry wynik, będzie rekord. Na drugą stronę. Jak będę wchodzić? Nie wiem. Musisz tam to wykombinować, tylko się nie zabij. O. Jej, dobra robota, piątka. Idziemy na stację Moji, żeby pojechać do Mojiku, do portu. Teraz jesteśmy w porcie i zaraz będziemy w tunelu. Tam jest most, taki długi, który łączy Honshu i Kyushu. I właśnie tędy możemy przejść na drugą stronę i już będzie Honshu. Idziemy do tunelu. Jest most.
I tunel jest podziemny i możemy na piechotę przejść. Teraz idziemy tunelem i zaraz będziemy na Honszy. Robi to wrażenie, naprawdę jest mega ten tunel, bardzo mi się to podoba. I to jest za darmo, wyobrażacie sobie? Takie atrakcje za darmo w Japonii, nie? Dotarliśmy na Honszy. Tam nadal widać most. Ta druga strona jest już w prefekturze Yamaguchi, tak, stolicą, której jest Shimonoseki, miasto Shimonoseki. I chyba dużo Polaków jeszcze nie było tutaj, a tam po drugiej stronie jest Kitakyushu. Już przyszliśmy do Shimonoseki, tak, na Honszu i teraz wracamy promem do Kitakyushu. Wszystkim, to Ignacy z Japonii. Dzisiaj z Emilem przyjechałem na przystań w prefekturze Fukuoka i teraz promem jedziemy na największą prefekturze wyspę, która nazywa się Oshima. Odpływamy. Za 15 minut będziemy w Oshimie. Już dopłynęliśmy. Jesteśmy w świątyni Minakata Taisha obok portu i tutaj na Oshimie jest jeszcze jedna świątynia, która jest chyba ważniejsza nawet. I według legendy wyspa niedaleko Oshima jest święta i kapłani Okinoshima, tak się nazywa, i tylko kapłani mogą tam dojść. Tutaj obok Minakata Taisha jest jeszcze jedna mała świątynia, która jest związana z legendą bardzo znaną w Japonii, gdzie kobieta i mężczyzna tylko raz, w sensie dwie gwiazdy, tylko raz na rok się spotykają. Oni są na dwóch stronach drogi mlecznej i nie mogą się spotykać, ale tylko raz 7 lipca, albo na Hokkaido mówi się, że 8 sierpnia mogą się spotykać. Słyszę wodorosty. Na całej wyspie mieszka mniej więcej 700 osób i dzisiaj jest środa, nie ma turystów, więc bardzo spokojnie, cicho, pusto, przyjemnie. Teraz jesteśmy w restauracji na obiad i zamówiliśmy kajsendą. I ten kajsendo jest naprawdę luksusowy. I trochę rozmawialiśmy z tym panem, który prowadzi restaurację. Teraz idziemy do drugiej świątyni, ale dosłownie nikogo nie ma.
ale ten pan w restauracji był bardzo miły i dużo rozmawialiśmy. Chcę tam wrócić. Od portu do świątyni mamy mniej więcej 1,5 kilometra i właśnie weszliśmy i teraz chodzimy. I już tam widać morze. W końcu dotarliśmy do tej świątyni, ale chyba dzisiaj raczej nie będzie widać tej świętej wyspy, szkoda. Ale zaraz obejrzymy. Jesteśmy tuż obok świątyni i nikogo tutaj nie ma i bardzo mi się podoba to, że stamtąd słychać fale. Niestety dzisiaj wyspy nie widać. Tam miała być ta święta wyspa. Pogoda nie jest zła, sama pogoda nie jest zła, ale przez mgłę nie widać. Za to taki piękny widok. Teraz wchodzimy w górę i podobno tam dalej są ślady po działach. Już zobaczymy i jednocześnie chyba wchodzimy na szczyt tej wyspy. A tam była bardzo mroczna ścieżka. Jesteśmy bardzo wysoko. Jesteśmy już blisko szczytu góry Mitake. Już jestem zmęczony, ale dam radę. I tam dalej jest jeszcze punkt, gdzie jest najlepszy widok na tej wyspie. Więc tam pójdziemy. Taką ścieżką cały czas szliśmy i jest bardzo ciężko, ale warto. Tak będzie dobrze. Pamiętajcie, łapeczka w górę i subskrypcja kanału Ignacego, jeśli chcecie, żeby robił więcej vlogów z wycieczek po Japonii, to dajcie mu znać w komentarzach, bo będzie teraz vlogował, ma aparat. Więc będą fajne vlogi. Jesteśmy na szczycie, w punkcie widoku. Wszystko jest bardzo dobrze widać, a o dziwo tutaj spokojnie siedzą krowy na brzegu. Tutaj znaleźliśmy pomnik poświęcony duszom ofiar japońsko-rosyjskiej wojny. Teraz chodzimy na sam szczyt góry Mitake, ale jest bardzo ciężka droga. Tam ciężka. Śmieją cię w komentarzach później. Normalną drogę, a nie jakieś wertepy. Tylko jest stromo. Damy radę. Damy radę. Ale chyba jak będę vlogować więcej, to sam będę coraz silniejszy.
tak mi się wydaje. Tak, więc teraz na początek taka droga jest akurat. Chyba już dochodzimy na szczyt, ale jestem bardzo zmęczony, bo tutaj cały czas wchodzę, nie ma automatów. Jest gorąco trochę, mimo wszystko, mimo że to jest marzec, ale zaraz będziemy. No tutaj. O! O, świątynia. Jesteśmy. Jej! Skalę. Czyli piąteczkę. Vlogowa piątka. I kamera. Dobra, jesteśmy na szczycie. Misja wykonana. Przepiękny widok na Kyushu. Port w dole. W końcu jesteśmy na szczycie góry Mitake. I zaraz będziemy chyba wchodzić do świątyni. Tutaj jest bardzo piękny widok. Myślę, że warto było tutaj przyjechać. Ja mieszkając w Kyushu naprawdę nie znałem tej wyspy. I myślę, że takich dobrych miejsc jest jeszcze więcej, więc teraz zaczynam vlogować na swoim kanale i będę jeszcze podróżować po Kyushu, żeby wam pokazać Japonię. Tutaj kończę swój drugi vlog i potem już będę nagrywać swoją kamerą. Pa, pa.